21 kwietnia, wtorek, drugi dzień poluzowywania ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Można spacerować, więc i my zaczynamy dzień od wyjścia do miasta i sprawdzenia, co w naszym mieście zniknęło, a co przybyło. Na pewno mieszkańcy zauważyli, że zniknęło poidełko, które gasiło pragnienie w upalne dni zarówno mieszkańców Opola, jak i zwierząt. Poidełko wróci, pojechało do konserwacji i na pewno pojawi się lada moment. Natomiast na pewno pojawiły się nowe elementy informujące o ciekawych miejscach w naszym mieście. To tabliczki informacyjne, których kolor został zmieniony i dopasowany do uchwały krajobrazowej. Dołożone zostały również tabliczki, które pokazują nowe, ciekawe miejsca w naszym mieście. Miejmy nadzieję, że już wkrótce, w ramach powrotu do normalności, będziemy mogli odwiedzić wszystkie te miejsca. Muzea, zamki, ogrody zoologiczne. Wszystko to, co w naszym mieście jest piękne, ciekawe i sprawia, że czujemy się zadowoleni i że czujemy się normalnie. Tego Państwu życzę.